Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Liars of Fear. Namalowaliśmy kolejny fragmencik obrazu w poprzednim odcinku, no i kontynuujemy. Kontynuujemy, słuchajcie. Tutaj myślę, że więcej nam się nic nie pojawi, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy. Bo tu się tak naprawdę nic nie dzieje. Jedynie się zmieniają rekwizyty. Także, no. Byliśmy ostatnio w dziecinnym pokoju. Także przybyło nam trochę lalek. No to wychodzimy dalej. Oczywiście za każdym razem mamy inną tutaj aranżację wnętrz. No i zniknęły nam nasze drzwi. Coś słychać, jakby jakiś, nie wiem, zegar? Gdzieś coś. O, tutaj gdzieś. A, wentylator. To jest wentylator, proszę państwa. Wszędzie pusto. Nie ma nic. O. Zamknięte. Robi się ciemno, jasno. Coś tu się dzieje. Oj, ciemno, tutaj ciemno. Nic nie widać. No i co mam tu zrobić? A, tu zamknięte. Tu są jakieś drzwi? Zamknięte. Jakieś biurko chyba, czy coś? Tak. Tu są jakieś drzwi? Na szczęście otwarte. O, fajnie, jeszcze prąd wyłączyli. Nie no. Lampkę zapalmy chociaż. O, zegarek przyspiesza, patrzcie. On zwariował. No nareszcie się rozdupcył. Będzie spokój. To otwarte. To otwarte. To otwarte. To otwarte. No dobra. Wszystko porozwalane. Ajajajaj. No dobrze. Idziemy dalej. Jakieś drzwi? O kurde. Jaki bałagan. O. Coś mamy. Znowu bredzi o tych przeklętych szczurach. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek jakiegoś widziała, ale on wciąż rozstawia pułapki po całym domu. Ciągle narzeka, że słyszy je w ścianach i że muszą ich być tam setki.
Boże, mam nadzieję, że to prawda i liczę na to, że którejś nocy wypełzną i zjedzą cię żywcem we śnie. Ty okrutny, zapatrzony w siebie, żałosny pijaku. No tak. To liścik miłosny raczej nie był. Globus rozpierdzielony. Zobaczmy, coś tutaj jest. Nie ma. Przejdziemy tutaj tam dalej, czy raczej niekoniecznie? Chyba raczej niekoniecznie. Zamknięte. A tak, bo my się cofamy tutaj faktycznie przecież. Lampki wyłączać nie będę, bo okryją nas egipskie ciemności. Jak wyłączymy. No cóż, idziemy tu. O, ktoś znowuż tam jest. No i co? Do tyłu może? Niech to się coś wy... Świeczka? O! No, ciekawie, ciekawie. No dobra. O, szczur! Widzieliście? Pułapki na szczury kolejne. Co tu mamy? O. Wiatr za oknem. Wcześniej była burza. No dobrze, idziemy dalej. O! Zamknięte. A, tu mam klucz jakiś. Dobra. Kolejny szczurek. No faktycznie siedzą w ścianach. Kurde, coś tam się sypie. Patrzcie, jak to wygląda. No, pod podłogami, kurde, zasuwają, no widzicie? To są szczurki. O kurcze. Gdzie mam dalej iść? No chyba nie po tej belce. Się. I co ja tu mam zrobić? Mogę się co najwyżej wycofać. O, masz. Muszę wprowadzić tutaj jakiś kod. No to nas urządziły. Tylko jaki?
No niedobrze. A, czekajcie. Tam były trzy cyfry, tak? No zobaczmy. Kot, pies, szczur. Tylko i... No, jak to dojść z tym? O co tu chodzi? Może kolorem? Czyli co to by było? 2, 4, 9? Spróbujmy 2, 4, 9. Czy się uda? Dwa, cztery i tu 9. No i co? Nie 2, 4, 9? Nie bardzo wiem, o co chodzi z tym rysunkiem. Czekajcie. Albo trzeba po tych kłębkach no nie wiem, już sam. A może to jest 2, 4, 6? 2, 4, 6 spróbujmy. Co? Też nic? Też nic. Chyba trzeba jednak dojść będzie po... No dobra, lecimy... To pierwsze. Jak to leci? Tędy leci, tędy leci, tędy. Tędy. Czyli trzy pierwsze by były, tak? Pierwsza cyfra 3, dobra. Druga cyfra 4. I trzecia cyfra 3, 4, 1. Spróbujmy. 3, 4, 1. 3, 4, 1. I co? Figa. No to co ja mam zrobić z tym? Kurde. Nic, spróbujmy jeżeli tak. Po pierwszej nitce z każdego tego. Pierwsza nitka to była trójka, o ile dobrze pamiętam. Tak, trójka. Tutaj było... Znaczy tutaj jeszcze nie szliśmy. To, czyli byłoby 3, 2... 3, 2, 6. Spróbujmy 3, 2, 6. Trzy, dwa, sześć. No i co? Też nic. No to dali nam rebus. Może z pierwszej nitki od tego, druga nitka byłaby ta, może. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze rozumiem. Czyli byłoby 3, 5... 3, 5, 7 może. Próbujmy 3, 5, 7. Trzy, pięć, siedem. No nie. Chyba nie. No nie. Ale motyw. O co tu chodzi?
Może, że tu jest pies, tylko to trzeba z psa tylko wziąć. Pierwszy z psa to byłoby 2. Druga nitka z psa to byłoby 5, czyli 2, 5. I trzecia nitka 2, 5. Czekajcie, bo już mi się w oczach mieni. Tak. 2, 5, 9. Jeszcze spróbujmy tak. 2, 5, 9. 2, 5, 9. Uff, udało się. Co jest? A, to trzeba otworzyć. Uff, 2, 5, 9. Zapamiętajcie ten kod. Zobaczmy, co tu się dzieje. O, ja pierdzielę. Pali się. No i co mam teraz zrobić? Albo paliło się. Musimy wracać. No nareszcie. W domu zapadła cisza. Wygląda na to, że w końcu zaległ otoczony pustymi butelkami i skrawkami płótna, martwymi przedmiotami, które znaczą dla niego więcej niż własna żona. Panie nasz w niebiosach, niechaj w końcu rozbije sobie łeb, niech wyleje się z niego cała ta zgnilizna, niechże udławi się swoimi wymiocinami, żebyśmy w końcu odnaleźli spokój. Jeśli ty tego nie sprawisz, w końcu znajdę w sobie odwagę, by zejść po schodach i skończyć z nim. Wiesz wszak dobrze, że to nie brak woli mnie powstrzymuje. Amen. No tak. O kurde. To jakieś drzwi. Kolejne. Ileż tych drzwi? O, globus. Zegar. Jest to jakiś wyłącznik światła? Przy wejściu nie ma. Oczywiście zamknęły się już drzwi na amen. To po co nam wyłącznik, jak elektryka widać, że nie działa? Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Ciekawe. I tam nie mogę wejść. O! O!
O, patrzcie. Nie, no masakra jakaś. Wszędzie oko. O. A co tu chodzi? Gdzie jesteśmy? O. Cześć, przepraszam, że nie odpisywałem. Przez dłuższy czas byłem kompletnie zawolony robotą. Muszę przyznać, że twój ostatni list był, łagodnie mówiąc, niepokojący. Nie mogę uwierzyć, że podpaliła twoje stare obrazy. Co mogło ją do tego skłonić, szczególnie kobietę w czerni? To był twój hołd dla niej, prawda? Nie wiem, co mam ci powiedzieć, może poza tym, że zdecydowanie wymaga pomocy psychologa. Zresztą ty też powinieneś z kimś porozmawiać. Sądzę, że po wszystkim, co się wydarzyło, dobrze by ci zrobiło wygadanie się. Nie muszę chyba wspominać, że kupiec był bardzo zawiedziony, gdy przekazałem mu nowiny. Nowe obrazy nie sprzedają się tak dobrze jak klasyka. Tak czy siak, będę dalej szukał kupców. Trzymaj się i spróbuj skupić się na pracy. Wiem, że nadal masz w sobie to coś. Wierzę w ciebie. Twój przyjaciel i agent Thomas Caldwell. Ja już nie. Czyli to jest ten, który sprzedawał jego obrazy w tak dobrej cenie. No dobrze. Kolejne szczury. O! Tu mamy pomieszczonko, a tu co jest na tym obrazie? Nie mogę się tam przecisnąć. A tu coś jest. Szkodniki w futnie, masa pulsującego futra, trucizną do farby, pożaroostateczne rozwiązanie. O. Ciekawe. No dobrze. O. Kurde, patrzcie, co się tu dzieje. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh god. I'm so... Wait. I'm sorry. I'm sorry. O. A tu co ma? Mamy jakąś korbę, lina, stół, drabina. Aha, to są drzwi od tego. No tak. Co jest? No, chyba się jednak odwrócę. No, może lepiej było się nie spoglądać za siebie? Hmm.
Co to jest? Teraz? Nie, jeszcze kawałek chyba. Więc już nie mogę pociągnąć. I tu mogę sobie wejść. Zobaczmy, co tu się znajduje. O, zegar. No i co? O, dobrze, że mamy. Ktoś tu chodzi. Ciemno tutaj, jak nie powiem gdzie. O, winda nasza. Proszę bardzo. No dobra, gdzie jedziemy? Góra, dół? No to na dół może. Będziemy tak jeździć po piętrach. No i znowuż porozpierdzielane, no nie no. Myślałem, że tu będzie coś ładnie, fajnie zrobione. A tu widzicie, sami widzicie. Coś jeszcze warczy? Ale jest kuferek. Zobaczmy, co kuferek skrywa. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. No dobrze. Co tylko zegar tu jest? Tylko. Znowuż coś innego. Słabo to wygląda. No nic, idziemy tu. O! Tu ktoś nam otworzył drzwi, no to zajrzyjmy. No nie, no to otwiera drzwi czy zamyka. O! Jaka pani sympatyczna.
No i co? Gdzie my jesteśmy? W jakimś wymalowanym pokoju dziwnie. O. O, tu jest ładnie. Tu jest ładnie, tu jest fajnie. O, dzwoni coś. Tylko czy to do mnie? Gdzie ten telefon? Słyszę, że dzwoni, ale nie widzę telefonu. Zapalę może wszystkie te. Nie no, słyszę wyraźnie telefon, ale nie widzę go. No, otwórzmy to. Co jest, że nie mogę tego otworzyć? A, tak. A to co? No, niektóre obrazy brak niekiedy słów, nie mówiąc już o krytyce. Podstawowa znajomość tematu jest absolutną koniecznością, jeśli ktokolwiek w ogóle odważy się podjąć ich okiełznania. Dziecięca twarz jest jednym z tego rodzaju obrazów. Sztuka ta przyciąga tysiące entuzjastów, miernoty i niedzielnych miłośników abstrakcji. W rzeczywistości wygląda jak efekt pracy niezrównoważonego człowieka, który zamknął się w piwnicy na kilka tygodni, bazgrząc bez opamiętania. Pomijając okropne wykonanie, obraz wyróżnia się ohydnym czymś, ale niedokończone. Czekajcie, gdzie ten telefon tu się skrywa? Tutaj? Patrzcie. Jest telefonik. Talk to me. Why won't you talk to me? Dobra. Możemy wykręcić jakiś numer. Nie, musi być to jakiś konkretny numer. Z tego, co się domyślam, to musi być jakiś numer konkretny. No zobaczmy, czy tu gdzieś są zapisane jakieś numery. Szukamy wszyscy numerów. Jest! 363. 363, dobra. Dzwonimy. A, nie przejdziemy tędy, muszę naokoło, no dobra. Trzy. Sześć. Trzy. Co jest? Słyszę gdzieś tutaj telefon? Nie, no jakaś masakra. O kurde! Czy wy widzicie to samo co ja? Patrzcie. Patrzcie co to jest. Ja pierdzielę. O kurde. Gdzieś wysoko dzwoni telefon. O nie.
Jak ja nie mam się tam dostać po tej drabinie krótkiej? Ale motyw. Jak spojrzałem, kurczę, to normalnie aż... Fajnie twórcy to zrobili tutaj. A, czyli doszliśmy tu na górę. Gdzie ten telefon dzwoni? Gdzieś przed nami on jest. O. Jest! No i co ja mam teraz wykręcić? Jaki numer niby? 3, 6, 3. I co? I figę, nie ma nic. Ha. I co mam teraz zrobić? O! Tam coś się dzieje. Ja stąd spadnę za chwilę. Ta gra nie ma litości. O. Widzicie jakiś tutaj numer? Bo ja nie. Co ja tu mogę zrobić? Jest, patrzcie, na dole numer jest. 853 chyba. 853, dobra. Dzwonimy. 8 5 3 Uff. Zadziałało. Kolejny telefon, tak? 853, tu. Gdzieś. Jest, dobra. The soul is nothing. It never has. It never will. O kurde. No i co teraz z tym? Tam kolejny numer jakiś jest. 354. Ale telefonu nie mamy. A nie mamy telefonu. 354. No i co? Wykręciliśmy. O! Coś się pojawiło. No nie! Ojejku, ojejku! Nie! Nie, 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 nie. Chyba się zabiłem. Nie żyję. Telefon się rozpłynął. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off?
motyw. To poprzewracane. Będzie zaraz na nas, że to myśmy porobili. Uff. Jesteśmy w naszej pracowni, która wygląda coraz gorzej według mnie. Wszystkie nasze znajdźki. Tu wieszamy na ścianie. No dobrze, to namalujmy ten kolejny fragment obrazu. No, zaczyna mieć to sens. O, tu mamy otwarte. Czyli mamy tutaj tego naszego palucha. Okej. No dobrze, to w tym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego. Na razie, cześć!